Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym. Standardowo zachęcam oczywiście do udostępniania, lajkowania, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji wspierania także naszego kanału finansowo, czy to przelewem, przez rzutkę, przez Paypal. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy zrobili to w ciągu tego miesiąca. Jest kilka nowych osób, zauważyłem, które wpłacili, więc serdecznie zachęcam. Dzisiaj myślałem, że już na, w, tym, w tym paśmie o godzinie 18 będę mógł Państwu zaprezentować nowy numer Chrobrego Szlaku miesięcznika, ale no jest groźba, że po prostu przed tą 18 się nie wyrobię, więc prezentacja numeru, który się ukaże prawdopodobnie dzisiaj w późnych godzinach wieczornych, jutro. A proszę Państwa, teraz porozmawiamy sobie krótko o tematach covidowych, bo tego jest sporo. Tutaj inspiracją inspiracją jakby jest kilka artykułów, które się ukazały na znanym zapewne Państwu portalu Polonia Christiana, więc no, biorąc pod uwagę, że teraz już nam odtrąbiono na koniec września w końcu tą tak zwaną czwartą falę, ponieważ przeskoczono przez ostatnie dwa dni tysiąc, czy nawet 1200 pozytywnych Testów. Właśnie wiele osób sobie w ogóle od, te, od refleksji nad testami zacznę. Wiele osób zastanawia się, dlaczego ludzie w ogóle chodzą na te testy. Mam wrażenie, że wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że można po prostu olać test, że osoby, które przyjęły tak zwaną szczepionkę, i tak przecież nie podlegają kwarantannie, więc nie wylądują na te 10 dni. A z drugiej strony, no, a, a te wiadomo, no, że czasem lepiej lepiej pójść na test niż siedzieć 10 dni e, w domu, jeśli można być z tego zwolniony. No ale też jest dużo, coraz więcej miejsc, gdzie ten test jest wymagany, wejść w szpitale i tak dalej. No teraz pan minister Kraska wymyślił sobie, że każdego, kogo, kogo przyjezie pogotowie, najpierw musi przetestować. No e, faktycznie, to te memy rzeczywiście stają się rzeczywistością, że człowiek przychodzi, nie wiem, z kulą, jakimś przedmiotem w ciele. No i chyba, chyba ma pan tu uraz. Ale zrobimy jeszcze test na COVID na wszelki wypadek. No i proszę Państwa, nie dziwmy się, że potem mamy nadmiarowe zgony. Dalej, też być może część osób idzie na ten test z nadzieją, że wyjdzie pozytywny. Nawet jeśli nic im nie jest, po 10 dniach mają status ozdrowieńca i już jest spokój. Myślę, że ponieważ postępuje budowa tych obiektów izolacyjnych. E, o których tyle się mówi, gdzieś tam na pomorzu e, podobno powstają takie obiekty izolacji dla osób narażonych na zakażenie, nawet niezakażonych. No to już niedługo takie zabiegi się skończą. Ale moim zdaniem, w ogóle najprostszym sposobem sabotowania tego wszystkiego jest nie poddawanie się za wszelką cenę żadnym e, testom, e, bo e, proszę Państwa, no. Sytuacja, sytuacja jest jasna. Sytuacja jest jasna. Ma być propaganda na szczepienia. Nie trzeba, trzeba mieć, przyjąć szczepionkę. No oczywiście, jak to się skończy, to pokazuje. No już przechodzę do tych artykułów bardzo ciekawych, które się ukazały na, na Polonia Christiana, że no trzeba. Trzeba o nich powiedzieć. A więc tak, najpierw zacznijmy, bo to on był chronologicznie pierwszy, że yy, jeszcze muszę powiedzieć, ponieważ minister Czarnek zapowiadał, że absolutnie nie będzie segregacji sanitarnej w szkołach. Ale już się okazuje, że wajcha się przekłada, że uczniowie, którzy są zaszczepieni przeciw koronawirusowi, nie powinni trafiać na naukę yy, yy, zdalną. Pytanie, proszę Państwa, o co tu chodzi? Bo jest kwestia po pierwsze taka praktyczna, że jeżeli klasie nie wiem, jest kilku zaszczepionych, większość jest niezaszczepiona, to co nauczyciel ma transmitować lekcję, którą prowadzi z tymi zaszczepionymi? Czy jak? Czy, czy, czy jak to ma wyglądać? Bo to jest kompletna jakaś totalna. Aberracja. W ogóle też uważam, że no, obejmowanie kwarantannami czy wysłanie na naukę zdalną całych klas jest idiotyczne, no ale to tego, tego oczywiście nie, nie przeskoczymy. Jest, wie, będzie, proszę Państwa, zaraz będzie wielka propaganda na naszych najmłodszych bo nie pójdą na wycieczkę, bo będą siedzieć na zdalnym, jeśli się nie zaszczepią. I przez to nie tylko będzie wywierana przez szkoły presja na rodziców, ale również na, żeby to dzieci wywierały presję na rodziców. Proszę Państwa, to jest naprawdę coś obrzydliwego, bo dziecko po prostu chłonie. Wiemy dobrze, że chłonie. Nie zawsze dziecko ma krytyczne myślenie. No i w tym momencie właśnie to się wykorzystuje, żeby żeby ten preparat wciskać. Jak to jest bez sensu, pokazuje i przechodzę do kolejnego artykułu przykład Izraela. Przykład Izraela, ponieważ okazuje się, że milion mieszkańców tegoż państwa położonego w Palestynie, tak właściwie należało się, należałoby mówić, że milion ludzi, którzy przyjęli dwie dawki tych, tych, tych zastrzyków, już nie będzie uznawanych za odpornych, utracą walność ich te no, zielone paszporty. Całkowicie przypadkowo założyłem te koszulę, ale koresponduje kolor z tematem właśnie, bo ta zielona, tak zwana zielona przepustka, czyli paszport covidowy, to za chwilę stanie się dokumentem ważniejszym niż wszystko inne, że... Yy, proszę Państwa, tak, jeszcze dane, yy, dane statystyczne, bo one są dosyć ważne. Izrael ma 9 milionów yy, mieszkańców, nieco ponad 9 milionów mieszkańców mieszka w państwie położonym w Palestynie, z czego yy, 4 miliony 700 przyjęło yy, dwie dawki, yy, a 3 miliony 200 tysięcy tylko tą tak zwaną trzecią dawkę. No i się okazuje, że te milion 500 tysięcy spada do poziomu obywateli drugiej kategorii e, e, i już przygotowuje się w tym państwie mieszkańców na przyjęcie czwartej dawki e, i e, już nie jest respektowana też odporność ozdrowieńców, zdrowieńców proszę państwa to jest nowa jakaś medycyna już przechorowanie nie zapewnia odporności zapewnia tylko sztuczny Preparat, preparat w fazie przypominam testów, i oczywiście wiadomo, że w tym państwie, które już dopracowało apartheid względem Arabów do perfekcji, teraz wypracowuje apartheid sanitarny wobec swoich obywateli. Apartheid, gdzie wyklucza się z, ze zgromadzeń publicznych powyżej jakiejś tam. E, liczby z e, możliwości wejścia do wielu miejsc publicznych, restauracji, etc., etc. I do czego to zmierza? Mówi otwartym tekstem sam dyrektor generalny Krezusa teraz e, firmy, która zarobiła chyba najwięcej na tej całej operacji pandemicznej, czyli firmy Pfizer. Normalne życie nie powróci bez regularnych. Szczepień i to mówi Albert Burla, nie wiem czy dobrze to przeczytałem w programie ABC this week, stwierdził, że powrót do normalnego życia nastąpi w ciągu roku, ale tylko dla tych, którzy będą regularnie właśnie mniej więcej co rok musieli przyjmować kolejne dawki tego preparatu. Proszę państwa, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to po prostu chodzi. O pieniądze. I to pokazuje, że jeśli sam zainteresowany mówi, no, będziecie musieli kupować co roku, no to yy, i pokazuje, bez tego nie można wrócić do normalności. No to jest dość oczywiste. Żadna przecież epidemia w przeszłości, która. bo były takie. Yy, Różne przecież epidemie i w nawet w XX wieku nie została pokonana dzięki. Mm, nawet nie, nie powiem, że dzięki e, szczepieniom, bo szczepienia wyeliminowały wiele epidemii, to jest e, prawda, ale y, nie było przecież tak, że y, jakby nagle ta choroba nawracała i atakowała tych, którzy ją przechorowali. Nie było na przykład przecież słynna epidemia. Ospy we Wrocławiu. Nie szczepiono potem tych ludzi na Ospę co roku. Zaszczepiono dużą ilość rzeczywiście wtedy ludzi przeciwko Ospie we Wrocławiu. Yy, było, były, była duża ilość osób w idolacji, była duża ilość osób, była pewna liczba osób zakażonych. W sumie niewielka niewielka liczba osób też zmarła e, i skończyło się. E, I tak działa, proszę Państwa, normalna epidemiologia, w przeciwieństwie do tej nowej. E, e, należy dodać, e, że z francuski miliarder Stefan Bancel, z kolei współwłaściciel koncernu Moderna, stwierdził, e, że nawet młodzi ludzie, Przynajmniej co 3 lata będą musieli się szczepić. A trzeba zauważyć, że Pfizer w pierwszym półroczu 2021 roku zarobił e, 10 miliardów e, 800 milionów dolarów. I prognozuje się, że do końca roku osiągnie sprzedaż w wysokości 33,5 miliardów dolarów. Ja też bym mówił takie rzeczy, gdybym mógł zarobić takie pieniądze. Proszę Państwa, chyba każdy by tak zrobił. Chyba każdy by tak mówił, że no, nawet jeśli teraz wrócimy do normalności, to wróg się czycha albo zaraz jakiś inny wróg, nawet jak już COVID przestanie działać, znajdzie się, proszę Państwa, jakiś inny. Yy śmiertelny mikrob. Natomiast co jest już yy paskudne i obrzydliwe, i pokazuje yy prawdziwą twarz yy pewnych ludzi, to yy to, że w ten, do tych praktyk włącza się również Watykan. Pracownicy bez covidowego paszportu nie otrzymają wynagrodzenia. Od jutra, od 1 października, osoba nie będzie mogła, która nie posiada zielonego paszportu, nie będzie mogła przyjść do pracy. Jej nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną, nie otrzyma wynagrodzenia. Yy, I to jest dekret opublikowany 28 września, podpisany przez sekretarza stanu stolicy apostolskiej kardynała Pietro yy, Parolina. Yy, nie wspomina się alternatywnych jakiś. Rozwiązaniach. Wcześniej już y, wprowadzono takie przepisy, że wszyscy pracownicy i goście państwa watykańskiego muszą mieć zieloną przepustkę, z wyjątkiem y, tych, którzy wchodzą tylko na nabożeństwa i ewentualnie audiencje generalne i to ma y, 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 przestrzegania tego ma bronić y, ma to kontrolować żandarmeria watykańska. I jednocześnie co mówi, yy, i to jest oficjalne, oficjalnej, proszę Państwa, yy, strony watykańskiej. Nie mogę tutaj yy, jest to, o, jest data, nie mogłem przez chwilę znaleźć daty, to jest z ostatniej niedzieli, z 26 września. Papież budujmy świat, który nikogo nie wyklucza. Oczywiście yy, Franciszek nie ma na myśli niezaszczepionych, ma na myśli migrantów i uchodźców, bo akurat był obchodzony światowy dzień. Migranta i uchodźcy. E, musimy stanąć u boku najbardziej bezbronnych migrantów, uchodźców, przesiedleńców, ofiar handlu ludźmi i, e, i zapomnianych. E, proszę Państwa, e, hipokryzja to jest najłagodniejsze słowo, e, które można tutaj, e, tutaj przytoczyć. E, naprawdę to jest straszna hipokryzja. E, czy e, nie zdziwiłbym się, jeśli za kilka dni będzie jakiś głos, może, stolicy apostolskiej w sprawie tych nachodźców na naszej wschodniej granicy? I e, ja bym wprowadził coś takiego: skontrolujmy tym ludziom zielone paszporty, jeśli nie mają wejścia, nie ma. No i oczywiście e, prawdopodobnie nikt z nich by. By nie mógł wtedy wejść na terytorium Polski. Proste, proste. I tak, proszę państwa, można zaorać ideologię sanitaryzmu, tylko że niestety za dużo ludzi w to niestety już uwierzyło dzięki środkom masowego rażenia przekazy. A co na naszym polskim podwórku? Jeszcze dwa wątki. Obostrzenia obecne, czyli te limity, które są no, jeszcze póki co dość luźne. Mają zostać przedłużone do 31 października, mimo że już Ministerstwo Zdrowia krzyczało w dniu wczorajszym, że e, trzy powiaty w województwie lubelskim kwalifikują się do, e, do, strefy, e, do strefy żółtej. Łaskawie rząd pozwoli na to, żeby e, maseczek nie używać podczas egzaminów. E, na rzeczowznawce do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dlaczego akurat tak? Nie jestem w stanie sobie tego wyjaśnić. I oczywiście ma być i jedna rzecz, ma być uproszczona procedura, żeby mogły wznowić kursowanie pociągi transgraniczne z Ukrainą. Ale proszę Państwa, czy możemy wierzyć, że te obostrzenia tak zwane utrzymają się do końca października? Proszę Państwa, ja nie wierzę. E, otóż widzimy już, że ten e, zegarek. E, mm, Pozytywnych testów można w zasadzie dowoli podkręcać, tym bardziej, że odebrano już w zeszłym roku niezależnym, naprawdę niezależnym, nie takim jak ci na Facebooku czy na YouTubie, weryfikatorom narzędzia do tego, żeby zliczać te wszystkie, yy, te wszystkie yy, zakażenia, bo można to było robić przez jakiś czas z raportów powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. I właśnie to zliczając wykazywano wielokrotnie hipokryzję i kłamstwa rządów tej narracji pandemicznej. No Teraz już wiele tych narzędzi zostało zabranych. I no, szanowni państwo, za tydzień praktycznie to wszystko się zacznie już 30 za tydzień, przepraszam, lapsus za miesiąc. To się zacznie już 30 w zasadzie października. Wszystkich świętych. Odwiedziny na grobach. W zeszłym roku słyszeliśmy, że absolutnie nie będą zamykane cmentarze. I cmentarze zamknięto dzień przed, czy właściwie dwa dni przed wszystkich świętych, bo wszystkich świętych było w niedzielę. Zamknięto je właśnie 30 października. Ogłoszono chamsko o godzinie 5, tak żeby jeszcze przed zamknięciem cmentarzy. Nie można było tam wejść. Inna rzecz, że niektórzy mądrzy zarządcy pozostawili po prostu bramy otwarte, lub przemianowali na park cmentarny i był zakaz wejścia. Natomiast nie było, jak to zresztą powiedział prezydent, przemyśla bakun. Wojciech Bakun nie ma zakazu, nie ma nakazu zamknięcia Bram, więc bramy pozostały otwarte. Oczywiście nadgorliwe służby porządkowe mogły ścigać, ale nie zawsze im to wychodziło. Zresztą e, trzeba powiedzieć, że e, ponieważ ten zakaz zazwyczaj jest określony, czasowo, czyli tam obejmował chyba do 2 listopada. No, to, to wtedy już po 2 listopada, jeśli nawet ukarano takiego kogoś mandatem i próbowano mu potem w postępowaniu, ten ktoś mandatu nie przyjął, no to i tak to postępowanie ulegało z mocy prawa umorzeniu, bo przepis już nie obowiązywał. Więc no, tutaj, właśnie ten ostatni artykuł z PCH24 który mi się bardzo spodobał. Artykuł pana Tomasza Kolanka. Zaczyna się, yy, w drugi akapit zaczyna się takim zdaniem. Kiedy w ubiegłym roku portal PCH24 alarmował na początku października, że rząd w Warszawie dąży do zamknięcia cmentarzy, na wszystkich świętych dzień Zaduszny wiele osób pukało się w głowę. Uważano opublikowaną przez nas analizę za czarnowictwo, niepotrzebne sianie paniki, a nawet atak na premiera Morawieckiego i jego ekipę. Najgorliwsi wyborcy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego twierdzili nawet, że zamknięcie cmentarzy, jeśli doszłoby do niego, to tak naprawdę nic złego chodzi przecież o bezpieczeństwo populacji. Tu jest omawiana cała, e, cała historia i jest bardzo ciekawe zestawienie e, tych właśnie liczników, e, gdzie liczniki liczniki e, no jeszcze kilka dni temu te liczniki z tego roku nie dorównywały, przecież to było różnie, bo, bo niekiedy były takie dni, że te liczniki zakażeń z tego roku przewyższały, przewyższały te z roku 2020. Czy tam różnica była czasami niewielka? No to, że była różnica, to czasem wynika z tego, że na przykład Wiecie Państwo dobrze, że zawsze niedzielę i poniedziałki są tymi dniami, gdzie licznik jest cofany, a potem jest nakręcany na nowo, żeby żeby y, y, przypadkiem nie zeszło za bardzo ciśnienie. Zresztą to jest właśnie bardzo ciekawe, że to jest tak zawsze teraz, że, że w środku tygodnia licznik jest podkręcany, potem zaczyna się cofać i w weekend spada i znowu no to, to wygląda jak... To, to się nijak ma do tego, co chociażby obserwowaliśmy e, w roku e, ubiegłym. Zresztą szczyt miał... E, się fali rozpocząć. Minister Niedzielski zapowiadał, że już 15 sierpnia rozpocznie się czwarta fala. A tak naprawdę dopiero ogłoszono czwartą falę 29 września, czyli przesunięto o, yy, o, o te yy, półtora miesiąca. I kto wie, czy szczyt tej fali nagle nie przypadnie na Wszystkich Świętych i znowu będzie powtórka z rozrywki. No, a to, że te liczniki jakby przecież 26-27 września ubiegłego roku było ponad 1500-1300 zakażeń. Teraz mamy mniej więcej tyle samo. A trzeba pamiętać, że rzekomo połowa Polaków jest odporna, bo przyjęła cudowne preparaty. Więc to pokazuje, że żyjemy w jakimś totalnym wielkim matriksie, i trzeba się przygotowywać na zaostrzanie tej narracji, na to, że właśnie za chwilę będzie podkręcony licznik i będzie najazd straszny na niezaszczepionych. My musimy protestować każdy kto potrafi. I przede wszystkim, tak jak powiedziałem, żyć po prostu normalnie. Trzeba ten system. Sabotować. Ja wiem, że jest to trudne, zwłaszcza bardzo współczuję właśnie chociażby rodzicom dzieci szkolnych. Yy, mają, mają oni naprawdę teraz trudne uwarunkowania, czy też osoby, które pracują w tak zwanej budżetówce. Na pewno, jeśli jeszcze nie ma tego nacisku, to ten nacisk zaraz wejdzie. Ale my musimy robić wszystko, żeby, żeby jakby yy, uprzedzać, czyli po prostu ignorować te wszystkie bzdurne zarządzenia. Bez tego naprawdę nie wrócimy do normalności. Rozgadałem się swoim zwyczajem. Kończę ten komentarz. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania, lajkowania, subskrybowania, do wspierania kanału, tylko dzięki Państwu możemy e, takie materiały produkować, jak również inne materiały, które już wymagają troszkę więcej nakładów, sprzętu, pracy itd. Dziękuję Państwu i do zobaczenia wkrótce.